Historia polskiej złotówki sięga czasów średniowiecza, kiedy to w VII wieku zaczęto używać terminu złoty w odniesieniu do złotych monet, głównie dukatów, które były popularne w handlu międzynarodowym. Jednak formalne ustanowienie złotego jako jednostki monetarnej miało miejsce dopiero w XVI wieku. W 1496 roku Sejm Piotrkowski wprowadził tzw. złotego polskiego, który był jednostką obrachunkową równą 30 groszom. W praktyce jednak złoty pozostawał jedynie jednostką obrachunkową i nie istniał fizycznie jako moneta. Obiegowe monety obejmowały następujące nominały: pół grosz, grosz, półtorak, dwojak, trojak, czworak, szóstak i ord. W XVII wieku za panowania Zygmunta III Wazy rozpoczęto bicie pierwszych złotych monet. Złoty polski przetrwał aż do rozbiorów Polski w XVIII wieku, kiedy to kraj utracił niepodległość, a system monetarny został zastąpiony przez waluty państw zaborczych: rosyjskiego rubla, pruskiego talara i austriackiego guldena. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska musiała stworzyć nowy system monetarny. W 1924 roku w ramach reformy skarbowo-walutowej Władysława Grabskiego wprowadzono nową walutę, złotego polskiego, zastępującego markę polską, która była walutą obowiązującą od 9 grudnia 1916 roku do 29 kwietnia 1924 na okupowanych przez Cesarstwo Niemieckie terenach Królestwa Polskiego, a następnie obowiązująca w Rzeczypospolitej Polskiej. Złoty polski przetrwał różne zawirowania, w tym II wojnę światową i okres PRL-u. Po wojnie złoty został zdewaluowany, a następnie poddany kilku reformom, w tym denominacji w 1950 roku. W latach 80. inflacja w Polsce osiągnęła bardzo wysoki poziom, co doprowadziło do dalszej dewaluacji złotego. W 1995 roku Narodowy Bank Polski przeprowadził denominację, w wyniku której 10 tysięcy polskich starych złotych równało się jednej nowej złotówce. Denominacja weszła w życie 1 stycznia 1995 roku na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994. Koszt tej operacji wyniósł 300 milionów nowych złotych, czyli 3 biliony starych złotych, a polska waluta otrzymała wtedy nowy kod ISO 4217. Pierwsze banknoty wydrukowano w 1994 roku w Wielkiej Brytanii, natomiast monety produkowano już od 1990 roku. Zgodnie z ustawą o denominacji złotego, do 31 grudnia 1996 roku można było wymieniać stare złote na nowe w dowolnych punktach płatniczych, czyli bankach, sklepach czy punktach usługowych, które znajdowały się na terenie Polski. Od 1 stycznia 1997 roku do 31 grudnia 2010 wymiana była możliwa wyłącznie w wyznaczonych bankach. Obecnie groszowe monety występują w nominałach 1, 2, 5, 10, 20 i 50 groszy. Złotowe monety dostępne są w nominałach 1, 2 i 5 złotych. Ponadto istnieją kolekcjonerskie monety o nominałach 5, 10, 20, 25, 30, 37, 50, 100, 200, 500, 1000 i 2018 złotych. Banknoty emitowane są w nominałach 10, 20, 50, 100, 200 i 500 złotych, a także dostępne są banknoty kolekcjonerskie o nominałach 10, 19, 20 i 50 złotych. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku pojawiły się dyskusje na temat przyjęcia euro jako waluty narodowej, jednak złoty pozostaje oficjalną walutą Polski. Obecnie złoty jest dość stabilną walutą zarządzaną przez Narodowy Bank Polski, który odpowiada za politykę monetarną i emisję banknotów oraz monet. A w komentarzach dajcie znać, jaka według Was czeka przyszłość złotego oraz nie zapominajcie o łapce w górę i subskrypcji kanału. A teraz życzę Wam bogatego dnia. Cześć! Materiał powstał dzięki współpracy z ABS Factoring Polska.